za wami pierwszy sparring. Przegrywacie go 5-7, ale chyba nie wynik był najważniejszy w tym spotkaniu, tylko to, że już wróciliście do gry i zaczynacie ten okres sparingowy. No tak, oczywiście. Większość z nas to już 5 miesięcy nie grali żadnego meczu i to tak naprawdę dzisiaj trzeba było poczuć tę grę. W drugiej tercji to w ogóle źle wyglądało, ale najważniejsze to było po prostu poczuć tę grę, zgrać się z partnerami. To jest sens tych meczów. Z tych kolejnych na pewno będziecie wyciągać wnioski, będziecie się na nich uczyć, przygotowywać do sezonu. Ten pierwszy mecz też ma temu według ciebie służyć, żeby jakieś wnioski z niego wyciągnąć? No tak, oczywiście. Już od pierwszego meczu widać, jak się czujemy, kto z kim lepiej gra, jaki hokej potrafimy grać. I takie rzeczy, no już od pierwszego meczu musimy pokazać wszystko, co mamy dla trenera, bo on wiedział, kogo ma w jakiej sytuacji postawić na lód. O ile te dwie pierwsze tercje nie były najlepsze w waszym wykonaniu, no to trzecia była bardzo dobra, bo z sytuacji, można powiedzieć, beznadziejnej doszliście rywala na różnicę dwóch bramek. No nie powiem, że pierwsza tercja to była taka bardzo słaba. Myślę, że to w miarę dobre, jak na pierwsze tercje za tyle czasu. Druga to totalnie słaba tercja, katastroficzna. Ale trzecia to już no, faktycznie dominowaliśmy na lodzie i dobrze nam wychodziło wszystko. Jakbym już pół roku razem grali. Teraz przed tym sezonem wróciłeś do Polski. Ta przerwa, można powiedzieć, nie była spowodowana tymi aspektami sportowymi. No ale w końcu wróciłeś do Polski. Zagrasz w tej lidze ponownie. Cieszy się, że znów możesz tutaj grać? Bardzo się cieszę. Jestem, powiem szczerze, szczęśliwy, że udało się wrócić, bo mi się ten kraj bardzo podoba. Ta liga też tak jest w miarę dobra, nie? I po prostu czuję się tu jak w domu, nie? I codziennie mam radość od życia. Toruń to kolejny klub w Polsce w twojej karierze. Nie jesteś tutaj jakoś bardzo długo, ale czy mógłbyś porównać takie aspekty, nie wiem, organizacyjne, sportowe? Jak czujesz się w tym klubie, porównując do innych polskich klubów? No tak, to faktycznie mój trzeci polski klub. No w Sosnowcu bardzo dobrze się czułem też. Wierzyłem, by to był taki krótki period w karierze, ale tam się mi nie poszło, tak powiem. I no tak powiem szczerze, że tu chyba jest jedna z najlepszych atmosfer, nie? Że tu przyszedłem do szatni i od razu, jakbym wiedział tych chłopaków już od lat, nie? Tak się czułem. I organizacyjny też widzę, że klub się bardzo stara na swoje możliwości. I tak naprawdę robię wszystko dla nas, żeby no, co mogę, nie? A tak wiadomo, że mamy trochę mniejszy budżet od większości polskich klubów, ale widzę, że to ludzie tu pracują naprawdę dobrze i starają się zrobić tak, żeby nam było jak najlepiej. Dużo zmieniło się w Polsce podczas twojej nieobecności? Sportowo pewnie to dopiero ocenimy za kilka miesięcy, ale pod względem, nie wiem, struktury ligi, klubów, zawodników, którzy tutaj grają. No tak, nie wiem, czy się bardzo zmieniło. No wiadomo, że Polska wyszła teraz do elity na Mistrzostwach Świata i to pewnie jest taki dobry ruch dla rozwoju we wszystkich sensach sportowym, marketingowym i uważam, że polski hokej się rozwija co sezon, nie?